6 stycznia w Kościele Ewangelickim w Goleszowie odbył się charytatywny koncert kolęd dla Tomka. Wszystkich z bliska, wszystkich z daleka witam bardzo serdecznie, a myślę w szczególny sposób chcemy powitać Tomka Cichego, naszego parafianina wraz z najbliższymi, dlatego że dziś w dużej mierze też ze względu na to, że chcemy go wesprzeć i chcemy też otworzyć nasze serca, a także nasze portfele na to, co jest potrzebne, co jest niezbędne do tego, aby dobrze funkcjonować. Witajcie kochani. Będzie mi się trząsł głos, przepraszam bardzo, także to ze wzruszenia na pewno. Przede wszystkim witam chóry, które przyjęły zaproszenie i to naprawdę będzie na pewno super występ dla wszystkich. Świetne kolędowanie wspólne. Witam wszystkich, też moją rodzinę teraz przyjęła zaproszenie bardzo licznie. Nawet mamy gości spod samiutkich Tater, więc naprawdę z bardzo daleka przyjechali do nas. I też ich serdecznie witam osobiście. W imieniu Tomka, w imieniu swoim, wszystkich zgromadzonych. Przede wszystkim nie byłoby tego dzisiejszego wydarzenia, gdyby nie otwartość serca i życzliwość gospodarza tej parafii, księdza Piotra. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. To otwarte serce, no to jest coś naprawdę godnego podziwu i szacunku. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim za przybycie, za duży gest serca i za obecność. To dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy. Dziękuję jeszcze raz Wam wszystkim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.